Halo, witam. Zagramy sobie dzisiaj One for Alla. 5 Echo kontra 5 Atroxów. To może być ciekawe. Nie pulują mi popy. Dżungluję znowu, no nie, mi się wydaje, że to nie jest Urfi, tu można dżunglować. Wiem, że smoki mają HP dodatkowe, ale nie wiem, czy potwory w dżungli mają. Na midzie, jako Poggers. No i gdzie ty idziesz, jako? No trochę w pierdziel dostaję. No bez pula to tak jest, trochę gorzej. Dobiło cię to. No to smuczeczek. Jak to wygląda na liniach, koledzy? O Jezu, mogę poczekać, bo tu level idzie też z czasem cały czas. W sumie Neko nieznerfiony, dalej śmiesznie. Silny. Ten jeden Atrox co? Zszedł z linii? Nie, może do dżungli jakąś pułapkę robi. Blue Yuka coś zrobił? Nie wiem, tak. Zwardował pewnie. Masz go, no ładnie. Trick solo tutaj to robi. Ja mogę podejść, tylko troszkę low jestem. Ale idę. Tylko do Harvesta chcę. Do tyłu, do tyłu! Nie masz many na R-kę. O Boże. Jak wiedział, że on tak chce YOLO robić, to bym został, ale się nie spodziewałem. Ma TP-ka? Ma z 10 sekund. Na shielda poszło. Mamy go chyba, co? Z Blizziszku go samych potyramy. Mamy każdą osobną pasywkę? Tak to działa? Naprawdę? Zrobię jeszcze dżunglę. Może cały dżungl przedmiot wyciągnę z tego. 1700, nie, będzie ciężko. Ale fajnie by było, no. Na herbyścika, a nie sprokowałem jednej duszy, to trochę gorzej. Mi się wydaje, że początek wygrywamy, ale potem Atroxy mogą wrócić, wiecie? Jak już złożą te Black Leavery, widzę, że zlinkerki są robione. No tak. Jest jakiś AD jako u nas? Kurde, ja bym poszedł, jakbym pomyślał. To nie jest głupie, nawet jak postać, wiecie, nie ma żadnych przeciwników, to pójście w AD w takim trybie. Ja nie wiem, czy E może krytować. Nie mam pojęcia, chyba nie. Albo może w sumie. Tak, chyba może krytować, no. Na 100% nie jestem przekonany, ale mi się wydaje, że chyba może. Golemy, idę po cały dżunglę przedmiot odwrotny. Już nie muszę nawet, dobra. Bo tu gold leci cały czas. Że sorry, że dżungluję, może to jest nudne, ale no. Mi się wydaje, że to ma sens. Bo ten Echo stopa będzie silniejszy od tych dwóch Atroxów teraz. No trzeba liż Bane'a zakopać. I protobelta też jeszcze zrobimy, no. Ja mam buta z runek? Nie, wziąłem sobie stopłacza. Sobie tu stopłacz siedzi, bo w AD gramy. O, teraz killer jest kozak już. Idziemy, idziemy.
altanki poszedł Alkowa Gaming. Dobra, smitet został chłop. Solo smoka nie zrobię, bo te smoki mają dowalone HP z tego co widziałem w poprzedniej gierce i grałem. Mam osobne pasywki czy nie? Bo tego nie widzę nawet. Bo osobne pasywki to sprog. To jest pog. Idę na dół z red buffikiem. O Boże, te biedne atroxy. No chłop się nie ruszył nawet, o co chodzi? Dawaj, dawaj, dajmujemy tata. Tata byczku dajwowany jest. Musiałem przez ścianę przeskoczyć, to gorzej wyszło trochę. Beziczki! Piękność. Fajnie jest to MPL, bo można jakieś postacie poćwiczyć to raz. Nie jest tak nudne jak na zwykły normal. Nie jest Aramem, nie? Więc fajnie, że taki trybek wszedł. Mi się podoba bardzo. Dobra, cofamy. Nie pójdę w górną dżunglę. O, Hexlinkery pokupowały Atroxy. Nie wiem, czy jakiś szybki Void nie byłby dobry. Na pewno byłby dobry, ale pałka jest broken na eko, więc nie składanie pałki to też jest trochę trolling. O co ci chodzi? Chcesz te blue czy co? O, tu są Atroxy, dobra. A nie wiedziałem skąd on idzie na sorry. Ślepota troszkę. No dobra, postrokowana pasywka i ucieczka na 300 tysięcy moment speeda, bo czemu by nie? Jesteś tutaj trosiku? Nie, on double buffy się w sumie, nie muszę go bać. Ja jestem silny, a nie aż tak, ale tego Death Harvesta bym przyjął. Smite prokuje Death Harvesta, nie? A nie mam reszki, też muszę uważać. Ale jakoś jest prosty i niezbalansowany, podoba mi się to. Czy podoba? Jest do nerfa trochę, bo on jest tak już mi się wydaje od paru miesięcy. Jest broken w tej dżungli, na tej linii. A chyba mu znerfili pasy w dżungli, nie? Czy coś takiego? Nie pamiętam już w sumie. Ale jest chłop silny się wydaje cały czas. Jest prosty, to jest prostota i to, że jest użyteczny. Wybacza błędy przez to, że ma tą erkę i tak dalej. Wzięli tego smoka beze mnie. No co mam jungler? Tu jest młyniec, to idziemy na młyńca. Trzy atroxy się świecą czerwono. Jak to będzie? Void, Zonia, Rabadon, tak? Oj, Alkowa Gaming, ja chcę tylko smite'a. Tak, parkuję. Chcę tylko duszkę wystać.
O, przerwał mi to ładnie. Zmajtowałem go znowu i go zabiłem. Serio, już surrender? Nie no, moim zdaniem dostałem w pierdziel, nikt nie lubi dostać w pierdzielu, ale im dłużej by gierka potrwała, to moim zdaniem by coś zrobili. Jakby zużyli CDR-y, te resisty i leczenia, nie? Derdensa i tak dalej, i Black Leavera. No nic, no Echo jest broken jakby co. Yumi jeszcze chciałem nagrać.